To, co się wydarzyło na boxpvpmaestar.pl jest po prostu niesamowite. Wleciał konkurs świąteczny, na który można wygrać PlayStation 5. No po prostu niesamowite. A najlepsze jest to, że dosłownie każdy ma równe szanse. Niezależnie od tego, czy jesteś wystakowany, czy jesteś noobkiem, no po prostu. To jest coś pięknego. Wytłumaczyłem wam to perfekcyjnie. W tym filmie robimy konkurs na rangi star. Jedna ranga co 200 łapek. Zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. No i 400 lajków do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Nie mogę w to uwierzyć. Zobaczyłem tutaj coś takiego na MyStarze, konkurs świąteczny nagrody PlayStation 5 lub 2,5 koła i mówię, Jezu, co tu się dzieje? Content niesamowity, mówię, odpalam nagrywanie, lecimy z tym. No i widzowie, no opowiem wam troszeczkę o tych nagrodach. Ja oczywiście, no będę się starał też zawalczyć, no bo kurde, jakie to są potężne nagrody. Playka 5, tyle kaski można wygrać, a najlepsze jest to, że z tego co się dowiedziałem, no bo jak ja zobaczyłem to, że jest taki event, od razu piszę do Dexovera. Stary, na czym to polega, co trzeba robić, żeby wygrywać, nie? Właśnie w tym konkursie. No i mniej więcej się dowiedziałem. I najlepsze jest to właśnie, że to nie wygrywają osoby, które są, wiesz, najbardziej wystakowane, tylko ja jako nubek, ty jako nubek, ty jako koks. Każdy ma taką samą szansę po prostu na zwycięstwo, więc zaraz wam wszystko wytłumaczę, ale losujemy w tym filmie rangi star co 200 łapek, więc zostaw lajka, suba, w komentarzu swój nick z Minecrafta. No ranga star po prostu na taką okazję, no coś pięknego na pewno się przyda. Ja też tutaj nie będę ukrywał, że mam troszeczkę smoczych odłamków, tak samo lucky bloczki, więc sobie to otworzymy, to na pewno mi się przyda do tego, żeby brać udział w tym. Na szczęście albo nieszczęście, dopiero będę musiał z tym poczekać, bo nagrywam to o 15:00, a konkurs rusza o 18:00. Mianowicie polega to na tym, że poprzez zabijanie i granie, po prostu zwykłe zabijanie, kopanie generatorów, stanie na strefie AF, po prostu grasz na serwie, zdobywasz punkty konkursowe, które masz na scoreboardzie. Normalnie ja ci pokażę, stary, zobacz, widzisz tutaj, punkty konkursowe mam ich 0, no bo dopiero o 18:00 będzie można to zbierać. I jak sobie uzbierasz 1000 takich punktów, możesz kupić bilet konkursowy. No i taki bilet sobie trzymasz, nie wiem, w Enderchestie czy coś, w ogóle no pilnujesz go najbardziej, bo każdy taki bilet ma swój numerek, no i jeden z, znaczy kilka, trzy losowe te numerki zgarniają taką to nagrodę, więc jeśli grasz więcej, dostajesz więcej tych biletów, większą masz szansę, ale ogólnie możesz mieć farta takiego, że masz, wiesz, jeden bilecik ci się udało stworzyć i po prostu wygrasz. No to chore to jest, po prostu sam szczerze mówiąc, ciężko jest mi to opisać, bo nie wiem, czy kiedykolwiek jak się spotkałem z czymś takim na BoxPvP, że są takie nagrody za po prostu granie, wiesz, ty nie musisz niczego niesamowitego robić, po prostu grasz, kopiesz, zabijasz, zdobywasz punkty, no coś niesamowitego, więc mam nadzieję, że seria będzie potężna i seria po prostu tutaj, no nie wiem, się ucieszy do mnie, szczęście, że akurat ja bym coś wygrał. No to byłoby lekko przypałowe, jakbym wygrał, ale no byłoby fajnie, więc no chyba nie ma co, zaczynamy od pełnej po prostu na boksie, musimy się skupić na tym, że te smocze odłamki musimy dać w umiejętności. Wydaje mi się, że no najbardziej zależy mi na umiejętnościach siły. Mógłbym się zastanawiać nad taką zręcznością, czy na obroną, czy szczęściem. No ale co? Kopiąc generatory, nieważne ile będę zarabiał pieniędzy z tego, ważne jest to, że będę zdobywał punkty konkursowe. Ja już to patrzę tak głównie pod konkurs, nie pod gameplay, no bo wiadomo, jeśli bym chciał zarabiać pieniądze, chyba bym poszedł w szczęście dropu, no ale mi zależy na tych punktach konkursowych, no to lecimy w siłę. Nie będę też ryzykował nie wiadomo jak, bo mogę sobie ryzykować, że wiesz, bo jeszcze o 50% na to, że ci ulepszy, jeśli pamiętacie jak to na MyStarze wyglądało. Lecimy na pełnej, dajemy sobie osiągnięty poziom na czwarty, 40% siły mamy już, więc jest petarda, no i lecimy jak najbardziej nam się uda tak naprawdę, kolejny poziom. Będziemy teraz mieli szansę na ekstra uderzenie, 2%, 480 odłamków potrzebujemy, więc sobie też to dajemy oczywiście. Mamy i mam nadzieję, że uda mi się wbić też na 60% to i będziemy mieli zwiększone obrażenia na 2, więc już taki oficjalny perk siły jakby to będzie działał, ale 640 smoczych odłamków, no niestety zabrakło nam. Ej, no to jak to jest za mało, to musi nam bardzo mało brakować, więc te lucky bloki sobie otworzymy, zobaczmy jaki drop w ogóle jest z lucky bloka aktualnie. Secik 13, okej, jak ja grałem, to chyba 10 były maksymalne i to były takie, wiesz, totalnie mocarne, więc 13 jest z lucky bloka, potem mamy 14, no i 15 Pikachu, no to już tutaj będzie ciężko, no ale lecimy chyba normalnie, otwieramy, zobaczmy co nam wypadnie, liczę z jednej strony na miecz, nie, nie, fragmenty, odsłomocze odłamki, nie, to jest F, ale zależało mi na tym, bo ja chcę sobie to wbić i pytanie, czy mnie stać mnie, zarąbiście, udało się wydropić i
stopniu mamy 6 poziom umiejętności siły. No powiem wam tak, będzie mocno, mam nadzieję, że uda nam się dużo tych punktów konkursowych zdobyć. Lecimy dalej z lucky blokami, mieczyk bardzo mi się przydał, ale widzę, że nie, będzie to kolejny odłamek, nie, to nie chcę tych smoczych odłamków już, bo no wbiłem to, co miałem wbić, ale tutaj nie, galaktyczna, nie, znaczy Starbucks, Jezu, co to jest, naprawdę, otwieramy bez animacji, pyk, pyk i pyk, dostaliśmy lśniące klejny, no to nie wiem, ile to jest tak w sumie warte, raczej niedużo, no dosłownie, dostaliśmy $29, no przecież to jest porażka, porażka, no nie byłem przygotowany na coś takiego, bardziej liczyłem na to, że naprawdę fajnego seta dostaniemy i chociażby miecz, żebyśmy mogli zacząć bombić graczy, ale widzę, że nie, kolejne odłamki, ja nie wiem, co to jest w ogóle za drop, ja się pytam, oni coś pozmieniali, to jest lucky block odłamków, nie wiem, cały czas to dropi, nie potrafię tego zrozumieć, lecimy z dwoma lucky blockami, ja wiesz, już nawet nie liczę na miecz, ja liczę tylko na, może krwisty, krwisty rubin, zarąbiście, pytanko, ile tutaj to kosztuje, no, nie najgorzej, ostatni lucky block, jaki mamy i będziemy musieli z tego jakiegoś seta sobie zrobić, widzę, że tutaj, no, nie za ciekawie, mianowicie hełm 13, weźmiemy sobie go, dostaniemy do naszej postaci poziomu 3,25 i pytanie jest takie, jak wygląda topka, bo jak pamiętacie, każdy set ma swój poziom i zależnie od tego, jakie masz itemy, tym masz wyższy poziom postaci. Jak sobie założę całego swojego seta, 10 z 13 i z mieczem 10, jak to będzie wyglądało, jaki będziemy mieli level postaci, po prostu to przyniku, ta gwiazdka musi nam się zaktualizować. Mam nadzieję, że w sumie na jakaś 24, 5 byłoby fajnie, patrząc na to, że top 1 ma 29 tych gwiazdek. Topka kasy na bogato. I nawet nie wiem, ile ten krwisty rubin kosztuje, bo nawet sobie nie zwróciłem na to uwagi. Jeden kosztuje 4 koła, a topka ma 36. No to w sumie, nawet nie tak najgorzej wypadamy. No i kurczę, niedobrze, niedobrze. 20 poziom mamy, tylko 20. I zastanawiam się, jak tutaj się wzbogacić, żeby jakoś, wiecie, bardziej ulepszyć sobie miecz czy coś. Ciekawi mnie, jak to wygląda z kopaniem. Jeszcze tak na szybko w sumie, bo bezpieczna strefa, wszystko ładnie. Widzę, że generatory emeraldów są dość puste, więc okej, ja sobie skorzystam. I ile będziemy zarabiać? Jeśli dam sobie umiejętności, bo chyba mogę jeszcze ulepszyć sobie szczęście o ciupinkę. Tak, potrzebujemy 60, więc to sobie mogę wbić. Udało mi się, mamy poziom drugi, więc kurczę, fajnie. I mamy 50 tylko i niestety na trzeci nie mamy w ogóle jak tutaj nawet opcji, żebyśmy ryzykowali. Chociaż nie, dobra, i tak mam za mało tego wszystkiego, więc dobra, nie ma co. Zobaczmy, mam $29. Czy ja będę w stanie coś sobie tutaj jakoś zarobić, czy raczej średnio, jak sobie będę kopał? Krucho, krucho to chodzi, bardzo. $1 wykopany, tak powiem wam, że ledwo, bardzo ledwo. Krzysimir się pyta, czy się dzielimy razem na pół PlayStation. No oczywiście. Oczywiście, z nim to zawsze takie duo można walić. Nie, no to w sumie wydaje mi się, że dużego ulepszenia nie zrobimy kopiąc. To sobie będziemy mogli pokminić potem, jeśli będą te punkty konkursowe działać. Wtedy może bardziej będę kopał. Na razie chciałbym zrobić sobie set ten netherytowy i polecieć, zobaczyć jak moje hity. Czy mój po prostu tutaj umiejętność siły na poziom 6 coś oddaje, czy raczej nie. Ej, w sumie ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, ile ja kasy wydropiłem tym lucky blockiem. Patrzcie to, mieczyk 13, najtaniej na rynku 1,4 koła. 13, czyli to, co jest z lucky blocka, ale mi to wypadło, więc ja sobie to mogę sprzedać w sumie. Ej, no to bardzo fajnie możemy sobie ekwipunek zrobić, zobacz to. Miecze od najdroższych, 13 jest, 1,4, biorę. Jezu, ej, super. I w sumie pewnie z ekwipunkiem może być podobnie, że jednak jakąś 13 byśmy też zdobyli. $600 13 kosztuje. No to też biorę klatę. Ej, co tu się dzieje? Ja nie wiedziałem, że taki OP drop mi wypadł w tym momencie. Buty, 13 będzie jakaś? $600. Ja cię biorę, oczywiście. Pyk, sieć, bam. Teraz potrzebujemy tylko głowy, ale z tą głową to może być ciężko, ale mało dyni jest w ogóle na rynku. Ludzie nie handlują setami za bardzo. Spodnie też mamy i to od jednego gracza. $600 biorę. Zniszczone na maksa, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. No i ten hełm, zobaczmy. A, ja hełm w ogóle miałem i hełm wypadł wcześniej, więc mamy full set 13, miecz 13. No nie wiem, czy mogłem sobie wyobrazić lepszy start na właśnie konkursik. W tym momencie trochę jaram się jak dziecko, ale wydaje mi się, że nie jest tym nic dziwnego. Ciekawi mnie, czy zostały uruchomione totemy nieśmiertelności, czy raczej jeszcze nie? Jest totem, jest, ale jaki drogi. No to jeden taki dla zasady, no trzeba sobie kupić. Za 200...
200, ledwo mnie stać. Ale no z takim setem nawet nie chcę ryzykować. Wolę mieć jeden totem. Potek na stręża nie ma, okej, to jest ważne info. No i też jest po prostu spoko. Nie ma żadnych fire aspektów, niczego, więc nie ma żadnego strachu o śmierć. Wydaje mi się, że no zginąć nie powinniśmy. Automatycznie udało mi się tutaj wbić poziom 15? Nie, 26. No to prawie topka. Nie, no to nie wiem, mam farta chyba niesamowitego. Wjeżdżam od razu, dawno w ogóle nie byłem na tym boksie tutaj, bo no ta strefa PvP jest taka śmieszna. Tyle tych boksików jest takich pobocznych, że trzeba lecieć na sam koniec i zobaczmy. Dzięki za sumo, wariacie. Tutaj ktoś się niby ktoś tutaj jest, ale jak to z hitami wygląda? Chciałbym zobaczyć, jak to hity chodzą. Czy chodzą, czy raczej nie chodzą. Jakieś tam dwa serca na hita jestem w stanie zadać, więc nawet nie wypada to najgorzej. Ja też dostaję ładny oklep. Ej, zabiłem! Co tu się wydarzyło? Ej, widzieliście to? Co to było? Co on zrobił? Dostałem plus 20. Ej, nie mam pojęcia, co się wydarzyło w tym momencie. Ja nawet sobie postanowiłem, że ucieknę, jakieś szkło jakby pękło. Nie wiem, czy to słyszeliście. Giga dziwna sytuacja, bardzo dziwna. I pytanie, czy to jest strefa bez elit. Tak, strefa bez elek na mainstarze została dodana i widzę, że no tłumów nie ma. Tłumów nie ma, mimo że jestem na channelu pierwszym. Ale dalej, no zastanawiam się, co tu się właśnie wydarzyło z tym moim fragiem, nie? Najdziwniejszy kill chyba w moim życiu. Ale no nie będę narzekał. Wiadomo, za tego seta, co on tutaj ma jakąś ósemkę, dużo raczej nie dostaniemy, ale aż jestem w szoku. Ciekawi mnie też to, ile tych punktów na przykład dostałbym konkursowi za takiego killa. Wydaje mi się, że sporo. To na pewno nie będzie jakiś przelicznik, że jeden kill równa się jeden punkt, bo to nie miałoby żadnego sensu. Ja coś tam słyszałem niby, że o, nie wiem, ma być jakoś 50 czy coś za jakiegoś fraga. No ciekawie to może wyglądać. Powiem wam, że też bardzo ciekawe są no mimo wszystko te hity tutaj na serwerze. Bez tych fire aspektów naprawdę ciężko jest mi się tutaj jakkolwiek przyzwyczaić. Nie wiem też, na którym channelu ludzie za bardzo się biją wszyscy, bo na razie nikogo tutaj jakoś szczególnie w dużej ilości nie spotkałem. No może to jest idealna okazja na założenie jakiegoś klanu, żeby podbić, żeby zaryzykować właśnie, żeby zgarnąć PlayStation 5. Jezu, jezu, playak za granie na boksie, niesamowite. Ja jeszcze co sobie tak biegam, kurczę, nie mam żadnych usuwaczy pajęczyn, jakbym w jakiegoś koba wpadł. Pewnie też byłoby mnie za ciekawie, no ale jakieś tam hity daje. Ciekawe mi, jak to cenowo, bo ja totalnie się nie orientuję, jak to właśnie wypadają takie jakieś usuwacze czy coś, jakieś kobłeby. Zgarnąłem od tego typa, którego przed chwilą zabiłem, ale to już zrobimy w kolejnym filmie, jak będziemy mogli zdobywać nasze punkty konkursowe. Wbijajcie na Mainstara, bo naprawdę warto. Widzimy się jutro o 15, bo robimy daily. Elo.